każdy jest filozofem, albo każdy powinien być filozofem, albo jak nie jesteś filozofem, to się zastanów nad tym, jakim cudem jesteś człowiekiem. No wiesz, o co chodzi. Witamy wszystkich w kolejnym odcinku Humanisty na emigracji. Dzisiaj nieco z innej beczki, bo krótka recenzja książki, i to współczesnej, napisanej i wydanej na przełomie XX i XXI wieku wręcz. Więc wprawdzie mamy parę odcinków, chyba dwa, no dosłownie parę, tak? Czyli mamy jedną recenzję książki Katarzyny Nosowskiej i Szymona Hołowni, więc tutaj już nasza trzecia współczesna książka. High Intensity Training, The Mike Menster Way, czyli mogłoby się wydawać, że najdziwniejsza rzecz na świecie, to brzmi trochę jak poradnik do kulturystyki, wygląda jak poradnik do kulturystyki i rzeczywiście jest poradnikiem do kulturystyki. Ale proszę się nie martwić, nie będziemy tutaj omawiali prawidłowe techniki i ćwiczenia w zakresie kulturystyki, lecz będziemy omawiali kwestie filozoficzne. I tutaj od razu na samym początku powstaje pytanie, kim jest filozof i czy każdy może być filozofem. Rzeczywiście trochę w poprzednich odcinkach, właściwie w poprzednim odcinku, nieco poruszyliśmy te kwestie, gdy omawialiśmy różnicę między filozofią akademicką a nieakademicką. I tutaj znowu w tym odcinku postać Ayn Rand się kłania, czyli znany filozof amerykański, aczkolwiek filozof nieakademicki, która była inspiracją dla filozofii Mike'a Metznera. Mike Metzner, autor tego poradnika z zakresu kulturystyki, który rzeczywiście w poradniku przy okazji przedstawia, no, nie ma tu innej nazwy, filozofii, bym powiedział, filozofii heroizmu. I chciałem tutaj za pośrednictwem parę cytatów z tej książki poruszyć kwestie filozoficzne i zbadać, czy rzeczywiście z punktu widzenia filozofii jest się od Metznera czego uczyć. Pisał Mike Metzner. Jeżeli zrzekniesz się odpowiedzialności za samokształcenie, tak aby zrozumieć istotę własnej świadomości oraz wypracować środki na własne przetrwanie, zrzekniesz się tym samym kontroli nad własnym życiem. Oddajesz siebie i swoje życie we władaniu kogoś innego, kogoś, kto może nie mieć na względzie twojego interesu i chcieć jedynie sprzedać ci produkt, którego wcale nie potrzebujesz, przekonać cię do niewłaściwej teorii treningu czy niewłaściwej teorii politycznej zwanej dyktaturą proletariatu czy socjalizmem. Filozof Francis Bacon pisał, aby władać naturą, należy wpierw ją zrozumieć. Natura rzeczy dyktuje, jak należy ćwiczyć, by zwiększyć masę mięśniową, a natura rozumu określa, w jaki sposób myśleć, ażeby osiągnąć samodzielność intelektualną i na własną rękę dochodzić prawdy. No i tutaj mamy bardzo dużo wątków w tym cytacie. Zacznijmy właśnie od tej kwestii zrzekania się odpowiedzialności za samokształcenia, za zrozumienie natury świadomości i natury rzeczywistości na rzecz przyjęcia czyjejś opinii, lepszej, gorszej, ale czyjejś innej na ten temat. Czy to na zasadzie lenistwa, czy na zasadzie autorytetu, czy na zasadzie przyzwyczajenia. Tutaj to, o czym Metzner pisze, to jest taki wątek, którą Ayn Rand właściwie w swojej filozofii nazwała przyzwoleniem ofiary. I na czym polega przyzwolenie ofiary? Polega ono na tym, że osoba, która właśnie zrzeka się odpowiedzialności za myślenia samodzielnego, a tym samym, ponieważ człowiek nie jest w stanie żyć w próżni ideowej, przyjmuje ideę czyjeś
I to nie dlatego, że je przemyślał i dobrowolnie, świadomie je przyjął jako swoje, lecz po prostu z jakiegoś innego powodu. To taki człowiek stawia się w roli ofiary, która tym się od zwykłej ofiary wyróżnia, że pozwala czynić z siebie ofiary. Bo zwykle, gdy mówimy o ofierze, to ofiara z definicji to jest ktoś, kto nią nie chciał zostać. Tak? Czy możemy być ofiarami rabunku, ofiarami jakichś złych czynów popełnionych wbrew naszej woli. A tutaj Mentzer zauważa, że najgorszą formą ofiary to jest ofiara, która oddała komuś innemu władzę nad własnym umysłem. I ktoś mógłby się teraz zastanowić, co to ma wspólnego z kulturystyką, dlaczego to się znajduje w podręczniku czy w poradniku kulturystyki. Mentzer był takim buntownikiem w świecie kulturystyki, który uważał, że kultura fizyczna jest ściśle powiązana z kulturą umysłu i że ciało pielęgnować się nie da, jeżeli najpierw nie będziemy pielęgnowali umysłu. Właściwie to pytanie kiedyś, co kulturysta powinien robić, gdy nie ćwiczy, Mentzer stwierdził natychmiast, że powinien czytać filozofię, powinien czytać literaturę, powinien się kształcić. I to nie tylko dlatego, że prężnie działający umysł analityczny jest ważnym narzędziem, czy to w kulturystyce, czy w jakiejkolwiek praktyce, ale dla samego intelektu. Dlatego, że według Mentzera, to tak samo jak ćwiczymy po to, ażeby być szczęśliwszymi ludźmi, to rozwijamy też intelekt, ażeby być szczęśliwszymi ludźmi. Drugi wątek, który w tym cytacie się pojawia, który jest bardzo ważny, to jest ten cytat od Francisa Bacona, który stwierdził, że aby władać naturą, należy wpierw ją zrozumieć. Czyli Mentzer ma tutaj olbrzymi szacunek dla realizmu intelektualnego. Bo choć oczywiście wyobraźnia artystyczna ma swoje walory, to dla Mentzera bardzo ważne jest, żeby człowiek dążył do zrozumienia istoty rzeczy, dlatego że tylko kiedy zrozumie istoty rzeczy, istoty swojej świadomości i rzeczywistości go otaczającej, będzie w stanie działać w sposób realistyczny. Będzie w stanie stawiać sobie realistycznych celów i dążyć do realistycznych celów. A przede wszystkim pozbędzie się wszelkich złudnych wizji szczęścia. Złudnych, to znaczy takich, które są nierealne i tym samym nieosiągalne i tym samym noszące ze sobą skutki tragiczne. Pisał Mike Mentzer. Czy mowa o kulturystyce, czy zdobywaniu jedzenia, dach nad głową, ubrania, pewności, spokoju, czy też dojrzałej filozofii racjonalnej, koniecznym jest akt woli. Musimy postanowić, że podejmiemy się trudu myślenia względem zewnętrznej rzeczywistości. Tylko w ten sposób możliwa się staje wiedza o świecie. A wiedza, niczym umysł, ma swoją konkretną tożsamość. Mianowicie wiedza jest z definicji rzeczą posiadającą strukturę hierarchiczną. U podłoża każdej wiedzy znajdujemy pewnych podstawowych idei czy zasad. Na tej podstawie wiedza człowieka postępuje niczym spirala ku coraz bardziej złożonym wyżynom wynikających z tych zasad i pojęć. Hierarchia ta daje się zaobserwować chociażby w matematyce. Arystoteles, uznany za twórcę logiki, twierdził, że całość logiki opiera się na zasadzie niesprzeczności. Czyli, że rzeczy mają swoją tożsamość i nie mogą być zarazem sobą i czymś zupełnie innym. Jedynie umysł ludzki, gdy dobrowolnie weźmie na siebie odpowiedzialność, jaką jest racjonalne myślenie, oraz krytyczna ocena rzeczywistości, zdolny jest do wytworzenia wszelkich cudów, które wyróżniają nas na tle innych istot.
Umysł ludzki jest zaś umysłem ludzkim. Nie istnieją takie rzeczy jak polilogika, czy logika aryjska, czy logika matek, czy logika jakiejś mniejszości. Czyli tutaj o co chodzi Menserowi? To znaczy, i znowu dlaczego to się znajduje w poradniku do kulturystyki? Tutaj może zdradzę, jest taka zasada przyjęta powszechnie uznawanych teorii kulturystyki, że należy tak ćwiczyć, ażeby zmylić mięśnie. I Menser nie wyznawał tej zasady, uważał, że była ona bezpodstawna, między innymi dlatego, że mięśnie nie dają się zmylić, dlatego że mięśnie nie popełniają pomyłek. W ogóle mięśnie nie myślą i nie mają świadomości. I nie da się zmylić czegoś, co w ogóle nie myśli. I nie będę jakby wnikał bardziej w ten temat, bo oczywiście celem tego odcinka nie jest rozprawa nad jego teorią prawidłowych ćwiczeń, ale tutaj Menser po prostu pokazuje, że stosując tą zasadę Arystotelesa, że A to A i nie może być B, można lepiej zrozumieć to, czym człowiek się zajmuje. Czy to jest kulturystyka, czy to jest polityka, czy to etyka, czy jakakolwiek inna dziedzina naszego życia. Ten akt woli, o którym tutaj mowa, to jest rzecz bardzo ciekawa, bo to, co Menser tutaj próbuje nam przekazać, jest, że wolność jest aktem woli. Bardzo często wydaje się nam, że wolność oznacza, że każdy robi to, co mu się podoba, każdy robi to, co chce. Po polsku słowo wolność jest akurat ściśle powiązane ze słowem wola. Po angielsku tak nie jest. Tak? Po angielsku mamy freedom z jednej strony, a will z drugiej. Język polski tutaj bardziej służy filozofii Menzenera, aniżeli angielski. Pewne rzeczy po polsku po prostu nie trzeba tłumaczyć. Menzenerowi chodzi o to, że dopiero jesteśmy wolni, kiedy naszą wolą, aktem woli, przyjmujemy do wiadomości, jaka jest rzeczywistość, bo to, że posiadamy takie narzędzie jak rozum, który pozwala nam ogarnąć teorię rzeczywistości, nie oznacza, że musimy ten rozum używać. Możemy oczywiście wybrać życie nierozumne, bezrozumne, bezrefleksyjne. I wedle Menzenera większość ludzi właśnie takie życie wybierało. Czy to w sferze intelektualnej, czy to też w sferze kultury fizycznej. To znaczy, my patrząc dookoła siebie, bardzo często łatwiej jest nam zauważyć, kto uprawia kulturę fizyczną, a kto nie. Trochę trudniej zauważyć, kto uprawia kulturę umysłu, a kto nie. Ale wedle Menzenera średni człowiek nie dokłada starań, nie ma tego aktu woli ani w jednej, ani w drugiej dziedzinie. I tym samym ten człowiek nie jest wolny według Menzenera. Czyli Menzener uczy, że wolność to nie jest tylko prawne przyzwolenie w jakimś zakresie do władania nad swoim życiem, czy do wybierania między produktami, religiami, modami. Dla Menzenera wolność jest czymś bardziej fundamentalnym. Wolność to jest przede wszystkim coś, co uzyskujemy pracą nad umysłem i odpowiedzialnym myśleniem, która próbuje ogarnąć rzeczywistość, w której żyjemy i próbuje dociec, czym jest szczęście, za którym podążamy i w jaki sposób mamy podążać. Pisał Mike Menzer. Gdy ktoś ci mówi, że nie ma żadnej prawdy, osoba taka daje nam do zrozumienia, że rzeczywistość nie istnieje, czyli wyraża zdania wewnętrznie sprzecznego, bo jego własne twierdzenie jest przecież prawdą dotyczącą rzeczywistości. Skoro bowiem nie ma żadnej prawdy, to na jakiej podstawie ktoś może twierdzić, że prawdą jest, że nie ma żadnej prawdy? Twierdzenie, że nie ma żadnej prawdy, natychmiast dowodzi, że prawda właśnie istnieje. To właśnie logika jest naszym drogowskazem w doszukiwaniu się błędów w myśleniu. I tutaj to jest też bardzo, myślę, ważny
czynnik w filozofii Menznera, zresztą w poprzednim cytacie, pod koniec tego cytatu też to usłyszeliśmy, to uparte twierdzenie Menznera, że nie ma logiki jednej grupy, logiki mężczyzn, a logiki kobiet, logiki mniejszości, a logiki większości. I tutaj znowu, gdy jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy skonfrontowani poprzez jakieś twierdzenie czy wydarzenie, które próbuje wychodzić, czy też aktem woli nie przyjmuje tej rzeczywistości i próbuje nam wmówić, przekonać nas, czy utwierdzić nas w błędnym przekonaniu o rzeczywistości, to logika służy nam jako narzędzie, ażeby odróżnić prawdę od fałszu. I to jest takie uniwersalne narzędzie, które niczym eksperyment naukowy dowodzi lub wykazuje fałszywość jakiejś hipotezy, tym samym wywód logiczny, czy też myślenie dedukcyjne może też pokazać nam, co jest prawdą, a co fałszem. Pisał Mike Menser. Wszyscy jesteśmy uczestnikami bitwy między siłami światła skupionych w erosie, które toczą bój w naszej psychice z armią ciemności skupioną w Thanatosie. I w tej bitwie powstaje szansa, abyśmy odegrali rolę herosów, o ile odważymy się stawić czoło złu. No, Eros, starożytny bóg życia, a Thanatos, starożytny bóg śmierci. I to jest bardzo ciekawe, że bo tutaj znowu wracamy do tej kwestii aktu woli, która czyni nas wolnymi. Tak, że istnieje świat, który jest racjonalny i my mamy wybór, czy chcemy należeć do tego świata i czerpać z niego całe dobro, czy też wolimy odwrócić się do niego plecami. I ten wybór, i tutaj myślę w tym ostatnim cytacie od Menznera, ten wybór to jest już wybór, który nieco wykracza poza strefy ścisłego rozumu, czy też ścisłego racjonalizmu. I dlatego Menzer powołuje się na mitologii greckiej i na psychice, która jest rzeczą o wiele bardziej skomplikowaną i złożoną. I na pewnych siłach, tak? Bo zawsze, i myślę, że widać to w każdej religii i w każdej mitologii, gdy odwołujemy się do czegoś, co znajduje się ponad tym, co jest w pełni zrozumiałe i ludzkie, dotykamy jakąś bardzo istotną o nas prawdę. I w tym cytacie Menzner właściwie dotyka to najbardziej podstawową prawdę. Bo oczywiście ta cała hierarchia rozumu, ta cała hierarchia, czy ten cały ład natury rzeczy, on nas zaprasza do współuczestnictwa, on nas zaprasza do tego, ażeby go zrozumieć po to, ażeby nim władać, jak to Bacon ujął, ale my możemy to zaproszenie odmówić. Tyle, że oczywiście wtedy obieramy drogę ku tragedii, smutku, nieszczęściu, ale możemy odmówić. I Menzner zachęca nas do tego, ażebyśmy nie dosyć, że żyli w sposób rozsądny i przemyślany, ale właśnie wręcz heroiczny. Dla Menznera heroizm polega na tym, że człowiek na poważnie bierze się za rozwój samego siebie. Umysłowy i fizyczny. Menzner mawiał, że siłownia to jest takie miejsce, gdzie każdy może poczuć się superbohaterem. I można dodać, i myślę, że tutaj Menzner daje temu świadectwo, że poza siłownią to w gronie przyjaciół, tocząc ciekawą dyskusję, w bibliotece, w ciszy, zastanawiając się nad bardzo ciekawą lekturą, człowiek też jest herosem, czy też właściwie odkrywcą nowych lądów intelektualnych. Więc ja pozostawiam tutaj naszym słuchaczom kwestię, czy mamy tutaj do czynienia li tylko
no z takim, bo mamy obecnie i zawsze było takie zjawisko jak sofista, coach, różnego rodzaju osobowości kroczących po naszym świecie, twierdzących, że odkryli tutaj jakąś nową filozofię albo że mają czegoś mądrego do przekazania nam. I czy my mamy tutaj do czynienia z prawdziwą filozofią, czy też no, ktoś mógłby tutaj napisać, że humanista na emigracji marnujesz czas, to jest niepoważne. No, mi się wydaje, jeżeli miałbym tak już na koniec porównać filozofię Mike'a Metznera i tą książkę w ogóle do jakąkolwiek pozycję, która jest uznawana przez nawet filozofów akademickich za filozofię, to kłania mi się przecudna książka Ksenofonta o sztuce jeździectwa, w której to Ksenofont, uznany wielki starożytny filozof, uczeń Sokratesa, rozprawia o tym, w jaki sposób prawidłowo jeździć konno. I warto przypomnieć sobie, że dla starożytnych Greków kultura fizyczna, czyn, czy to czyn, którego proponuje nam Menzer, czy to czyn, którego proponował nam Ksenofont, to nie były jakieś hobby oddzielne od filozofii. Były ściśle powiązane. My mamy całą playlistę na temat państwa Platona, i każdy, kto zagłębi się w państwie Platona, odkryje, że bardzo ważne dla Platona było wykształcenie fizyczne, kultura fizyczna w jego wizji sprawiedliwego ładu politycznego. Więc oczywiście może zakończymy takim pytaniem, takim przemyśleniem i zobaczymy, co nasi słuchacze na to w komentarzach. Czy fakt, iż w XX wieku i w XXI wieku tak wielu oficjalnych filozofów nie zajmuje się jeździectwem konnym, kulturą fizyczną, sportem, czy właściwie czymkolwiek innym poza ścisłą filozofią, oznacza, że filozofia stała się bardziej profesjonalna i tym samym bardziej prawdziwa? Czy też może oznacza to, że filozofia w naszych czasach jest słabsza? Jest zamknięta w przysłowiowej wieży kości słoniowej? I czy to nie jest tak, że przypadkiem tacy ludzie właśnie jak Mike Menzer, którzy z wielką pasją wkraczają w ten świat humanistyki i próbują go łączyć ze światem aktywności fizycznej, czy tacy ludzie nie są prawdziwymi filozofami naszych czasów? No i to z takim pytaniem pozostawiam naszych słuchaczy noworocznie. Jeżeli ktoś tutaj na przykład akurat, może ktoś z naszych słuchaczy zrobił właśnie noworoczne postanowienie, że będzie chodził na siłownię, no tutaj na ten temat żeśmy bardzo mało mówili, ale rzeczywiście to jest, polecam lekturę tej książki, ona będzie szalenie pomocna dla każdego, kto chce ćwiczyć, ale też dla wszystkich, którzy już ćwiczą, a dla wszystkich, którzy słuchają nas głównie z intelektualnej ciekawości, to też bardzo ciekawa lektura. Jeżeli porównać ją właśnie do dzieł Ksenofonta, czy też brać pod uwagę jedność, czy też klasyczną wizję starożytną, która łączyła aspekty kultury fizycznej z kulturą umysłową. No to wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękujemy, że jesteście z nami. Piszcie, komentujcie, zamawiajcie i mamy nadzieję, że w kolejnym roku będziemy razem, wspólnie przeżywać dalsze piękne przygody z różnymi książkami, filozofami, pisarzami, przygody intelektualną, przygodę duchową.
bardzo dziękujemy, że jesteście z nami, że ciągle rośnie liczba subskrybentów i do usłyszenia w kolejnym odcinku Humanista na emigracji.